Siema, tutaj prezydent. Zakładam, że większość ludzi, którzy mnie obserwują, chodzą na studia. A skoro tak, to na pewno czytacie literaturę związaną z waszym kierunkiem. Ja na przykład, jako student ekonomii, mam taką książkę. Makroekonomia, Paul Krugman, Robin Wells. Polecam bardzo dla tych, co chcą liznąć chociażby trochę ekonomii, ponieważ ma bardzo przystępny język oraz jest dobrze zbudowana. Ale jak wczoraj ją czytałem, to natknąłem się na coś, czego zresztą się spodziewałem. No bo skoro współautorem jest Paul Krugman, który, dla niewiedzących, powiem, że zasłynął z tego, że w czasie kryzysu nawoływał bank centralny do popełnienia przestępstwa gospodarczego w postaci dodrukowywania pieniądza. Więc skoro taki ktoś zajmuje się tworzeniem książki do makroekonomii, to może się spodziewać, że gdzieniegdzie będą szwindle albo pierdoły. W tym wypadku socjalistyczna pierdoła. Zresztą zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tutaj został zilustrowany przykład pewnej pani z Brazylii, której rodzina wyszła z ubóstwa tylko dlatego, że rząd wprowadził zasiłki rodzinne, czyli po polskiemu. Wszyscy pracujący płacą podatki, a tylko ci, co mają rodziny z uczącymi się dziećmi, dostają zasiłek. Znamy to z naszego podwórka w postaci Menelowego Plus, czy jak to woli 500 Plus. I teraz zasadnicze pytanie. Czy można jakiemukolwiek człowiekowi pomóc materialnie poprzez jego okradanie? Odpowiedz mi nie. To, że Brazylijczycy są ubodzy, to nie jest winą tego, że nie mają zasiłków, tylko dlatego, że płacą za wysokie podatki. A rząd, który ogranicza działalność niektórych branż powoduje, że te branże mają mniejszy kapitał, mniejsze możliwości wytwarzania towarów, więc w związku z czym tych towarów jest mniej, więc dlatego też jest mniejszy zysk i sprzedaży i mniej pieniędzy na pensje pracownicze. To był dopiero pierwszy szwindel. Przy każdym następnym będę wam objaśniał na bieżąco. To na razie tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie.